Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 3 na patch 1.7.5. Stoimy przed grobowcem Einara, jeden z chyba 6 grobowców, jaki jest w Nordmarze. No i co, i walczymy ze strażą, że tak powiem, tego grobowca, czyli szkieletami. Oj, oj, byle mnie nie otoczyli. Nie, zły pomysł. Mam nadzieję, że tu nie ma mumii ani tych innych paskust. Niech będą tylko szkielety. Ale można tu trochę się wyekspić. Oczywiście w Nordmarze będę wam wszystko pokazywał, gdzie chodzę i w ogóle. Nie będzie na przykład cięć. Ile odcinków będzie z Nordmaru, tyle będzie. Dawaj, BB. O, trochę jest tutaj krypt. Ja też zabiłem 30 napastników. Chyba już, nie? Czyli tych szkieletów. Jep. Jep. Okej. Będę musiał się też za skrzynkami rozglądać. Bo myślę, że w takich kryptach są dosyć mocne skrzynki. O, proszę, ile expa. Jest chyba i Einar. Idzie jak taki koksu. Powoli. Ale ich tu jadę. Tak, wiem, łatwy poziom. Jest Einar. A nie, jednak tu też są te spadki. Czyli się jednak myliłem. Tam łucznicy do mnie strzelają. Nie, trzeba szybko ich wyeliminować. Okej, mamy nadzieję, że to wszyscy. Ciekawe, czy uda mi się bez zażycia potki wszystkich tutaj pokonać. Jest Einar. O, twardy. Trochę ciosów będzie trzeba w niego władować. Dobrze, że mnie nie atakuje. Zajmiemy się nim na końcu. Jeszcze ten szkielet. Dobra, chodź Einar. Sprawdzimy, czy jest twój hełm gdzieś tutaj. Może nosi go przy sobie. Jak się broni. O, jak padł. Okrągła tarcza. Einar. A jednak, jest hełm. Po 15. Hełm Einara. Reputacja w klanie ognia plus 5. O, proszę, ciężka skrzynia. Mówiłem, że w takich miejscach są takie rzeczy. Projekt miecza przodków. Oh my god, coś czuję, że to jest potężne ostrze. Oczywiście sobie zapiszę, ponieważ trochę tu walki było. Jak to w ogóle wygląda na mapie? Najpierw chyba sobie pójdziemy do klanu wilka, bo jest najbliżej. A to są chyba te piedestały, które musimy aktywować. Na skale napisano, tu spoczywa Einar. Pod spodem jest otwór, w który można coś włożyć. Co można włożyć? Znowu mi się kamera. O, o. Ten napis. Czyżby kamień przodków? O kurde, właśnie. W tych grobowcach trzeba kamienie przodków używać. To wiedziałem. I teraz, kurde. Przecież ten Radgar ma. Kutafon. Musi mi go dać. On poszedł do jakiejś chaty. Gdzie ona jest, ta chata? Nad grobowcem chyba. Muszę go chyba pobić i... Kurde, teraz będę go szukał, tak? Kurde, no. Źle mi to wyszło. O, jest, jest chata. Przy okazji bizony. A tak, dla expa. Bo mogę. Okej. Zbieramy wszystko, co mają. Ty koleś, dawaj mi te. Kamień przodków. Mam hełm Einara. Nikt ci nie zarzuci braku odwagi. Skoro udało ci się zdobyć ten hełm, masz też prawo go nosić.
Noś go z dumą. Kurde, musiałbym go okraść albo pobić, ale ten z tyłu mnie jeszcze zaatakuje, więc może najpierw z nim pogadam. Kurde, tylko złoto. Pedar. Po co przyszedłeś? Nie przyjmuję nowych czeladników. Opuściłem swój klan. Czemu tu mieszkasz? Me ręce skalała krew. Miałem obsesję na punkcie wykucia broni, jaka wcześniej nie powstała. Dlatego zginęło dwóch moich czeladników. Przeklinam dzień, w którym wysłałem ich na poszukiwania. Jaką broń chciałeś wykuć? Miecz, jaki mąż może wykuć tylko raz w życiu. Miecz, który byłby przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wśród najpotężniejszych wojowników klanu. Oręż z czystej, magicznej rudy. Czego mieli szukać twoi czeladnicy? Składników, których potrzebuję do spełnienia swego snu. Wysłałem ich na poszukiwania, choć wiedziałem o związanych z tym niebezpieczeństwach. Zapłacili za to własnym życiem. Sam powinienem był wyruszyć. Możesz mi pokazać, jak wykuć taki miecz? Nie. Zginęło zbyt wielu dobrych ludzi. Jeśli chcesz się uczyć, udaj się do klanu Młota. Ingvar, wytapiacz rudy w naszym klanie, pokaże ci, jak wyrabiać broń z czystej magicznej rudy. Okej, dzięki za info. Mogę z tobą pohandlować? A czemuż miałbym z tobą handlować? Dla złota? A na co mi złoto? Nie można się nim ogrzać, ani napełnić nim żołądka. Jak mogę cię skłonić, abyś ze mną handlował? Potrzebuję nowych skór. Noce są tu zimne. Rozumiem. Ile? 20 skór wilków lodowych. Te są cieplutkie. No i rudy. Potrzeba mi magicznej rudy. Hej, chyba już starczy. Potrzeba mi 10 bryłek rudy. To już naprawdę wszystko. Zastanowię się. A czemuż miałbym z tobą handlować? Mam surową rudę. To rzadki towar. O, ciekawe. Dobra, dostałem jakiegoś questa, czyli skóry wilków oraz... O, ja nie mogę. Kolejna ciężka skrzynia. Ale ja mam dzisiaj szczęście. Łuk runiczny. Wow, aż se save'a zrobię. Kurde, nieźle. Już dwie skrzynki znalazłem w Nordmarze. A nie wiem, ile ich jest. Dobra, nic. Muszę pobić go, bo mi potrzebny jest kamień przodków. Schowaj broń. Możesz przestać? Że mi tam nie spadł. Dobra, spokojnie. Wiedziałem, że on będzie. O, sztabki ma. Ty masz kamień i skóry. Dobra, nic się nie stało. Czyli co ja muszę mu? Rudę, 10 kawałków, tak? A ile ja mam? I 20 skór. Moment. Ile tu mam? 8. A bryłek rudy mam 26, to luzik. Dobra, idziemy teraz użyć kamienia przodków. No, ja wiedziałem, że oni mnie zaatakują. Znaczy ten drugi. No, ale nic. Idziemy. Trzeba aktywować grobowiec. To tutaj było, tak? Tu jest ten piedestał. Hej, prawie. Dobra. Użyjmy kamienia. No właśnie. Pasuje. O, reputacja w Nordmarze, łowieckie i reputacja klan ognia. Nie ogarniam, kurde, jak się zmienia, aż se muszę zobaczyć, ludzie, bo mnie jeszcze denerwuje. Sterowanie. Moment. Zresetuj kamerę. Num 4, spojrzenie za plecy, num 2. Num 4. Czekajcie. Sterowanie. Zresetuj kamera z oczu, num del. Dobra, nieważne. A, bo teraz mam zza pleców, tak? Nie. Dobra, tam idziemy. Nie wiem, teraz jest zza pleców.
te mikstury piję. Num 6, num 5, num 2. Nie chcę tu nic teraz wciskać. Insert delete. Num. Home. Delete. Dobra, nieważne. Może pójdźmy se do klanu Wilka, tylko jak tam pójść? Może sobie popolujemy, nie wiem. Mamy szablozęba. Jak wiecie, jak zmienić tą kamerę, to powiedzcie. Właśnie, może sobie na lodowe wilki popolujemy. W celu zdobycia skór. Oj. Dobra. Jest lodowy wilk. Tam się idzie do tego grobowca. Fajnie jakby tu były jakieś znaki. Tam pewnie jest do klanu młota. O, są lodowe wilki. To jest chyba najczęściej spotykany przeciwnik w Nordmarze. Jak na razie. Oczywiście to będzie walka jak z każdym wilkiem. Uważać na ukąszenia. O, proszę, i level. Może nawet by mi się udało zrobić zadanie dla Pedara. Ile już mamy skór? 15. Tam się szło, tak? Do góry. Jeszcze jedno stado. By się przydało. Dobra, chodź. Okej. Lodowy wilk, o. Chciałbym, żeby było 5, ale chyba nie będzie. Są 3. Kurde, jeszcze 2. Dałoby się może zrobić właśnie te zadanie. Dla niego. Gdzie jesteście, wilki? O, bizony, stado bizonów. Chyba sobie zapoluję. Widzę, jest dużo złóż też. O, gobliny, proszę. O, oni mają szamana. Wow. Gobliny mają szamanu? Dobra. Weźmy skóry tych bizonów. Potem to się najwyżej sprzeda. Potrzebne mi są wilki. Jeszcze 2. Chciałbym zrobić jeszcze zadanie w tym odcinku. O, jest jakiś znaczek. Może zobaczę, gdzie to prowadzi. O, są wilki. Okej. To jest do klanu młota. Okej. Okej, są wilki. Okidoki, zabijamy. I idziemy dostać expa od Pedara. Mniej więcej wiem, gdzie to jest. Trzeba iść tam na górę. Dobra, mamy 20. Wezmę jeszcze pozostałe. Okej, zrobię save'a i wracamy do Pedara. Trzeba iść tam do grobowca jakby. Jeszcze trzeba sobie załatwić w miarę pancerz tutaj na nordmarskie warunki. Tu trzeba iść do góry. Mniej więcej pamiętam drogę, skąd przyszedłem. I teraz tu. Bo tam jest grobowiec. No dawaj, dasz radę.
Na górę. Jak mniej więcej ogarnę teren, to myślę, że dam radę. Oto twoje rzeczy. No to możemy robić interesy. Chcesz ze mną pohandlować? Dla klanu młota dostałem reputację, okej. Mam te miecze, niepotrzebne mi. Wezmę surową stal. Nie masz tu dobrych rzeczy. Cienki jesteś. Może ci sprzedam to, co zebrałem z tych orków. W co wtedy się walczyło. Jeszcze. Ten syf ci sprzedam jeszcze. Nie, tu już są same dobre bronie. A tutaj? Słabe te tarcze ich. Zużyte. Dobra ludzie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć. Zapisz się i siemano.